Dzień Wszystkich Świętych groby swoich bliskich, podobnie jak miliony rodaków w całym kraju, odwiedzają także mieszkańcy powiatu myślenickiego. Jakie jest znaczenie w dzisiejszych czasach święta Wszystkich Świętych? Czy ono jest inne niż kiedyś? Znaczenie jest podobne, to znaczy istota jest taka sama, czyli niejako spojrzenie na niebo, gdzie jest cel naszej wędrówki, naszych dążeń, to znaczy właśnie w jaki sposób przeżywanie tej wspólnoty z tymi, którzy już odeszli do wieczności i cieszą się chwałą nieba, ale także wspomnienie o tych, którzy żyli pośród nas, którzy jeszcze niedawno tutaj byli, których pamięć czcimy, w jaki sposób wyrażamy im wdzięczność swoją modlitwą, nawet tym zawalonym zniczem czy kwiatami na ich grobach. Święto Wszystkich Świętych powinno być świętem zadumy, czy jednak radości z tego, że ci nasi bliscy już, miejmy nadzieję, cieszą się wiecznym szczęściem? Uroczystość Wszystkich Świętych od samego początku była świętem radości. Co prawda przenosimy się na drugi dzień w tematykę Dnia Zadusznych i to już jest wtedy, można powiedzieć, taka głębsza refleksja nad tym, czy rzeczywiście nasze właśnie pragnienia są zawsze dobrze skierowane, a więc czy także ci, których żegnaliśmy, są u Boga i dlatego wspieramy ich naszymi modlitwami. Kościół także przygotował odpusty, które są od dzisiejszego południa może uzyskiwane i także przez nawiedzenie cmentarza, więc to jest całe bogactwo właśnie tego czasu, kiedy możemy się łączyć z tymi, którzy odeszli. Na wielu cmentarzach w całym powiecie nie brakuje również grobów zniszczonych i zapomnianych. Dlatego w całym powiecie organizuje się zbiórki na ich odbudowę. Jednym z takich miejsc są Dobczyce. Pan uczestniczy w zbiórce na renowację zabytkowych nagrobków tutaj w Dobczycach od samego początku, od 2000 roku. Jak ta zbiórka, jakim zainteresowaniem ta zbiórka się cieszy z roku na rok? Z roku na rok jest mniej więcej rok do roku podobny, to znaczy jeśli chodzi o ilość zbiórki. Jeśli chodzi o ten cmentarz tutaj, Jeleni jest tak zwany, tośmy skończyli 3 lata temu tutaj, tych nagrobków było ponad 40, coś zrobione i tu było najgorzej. Dobczycką tradycją w Dniu Wszystkich Świętych są koncerty orkiestry dętej OSP Dobczyce na Dobczyckim Rynku oraz wszystkich nekropoliach w mieście. Po raz 14 zbiórkę funduszy na renowację zapomnianych i zabytkowych pomników zorganizowano także na myślenickich nekropoliach. Ja jestem tutaj pierwszy raz, jeśli chodzi o zbiórkę, widać, dużo osób przychodzi, dużo osób jest zainteresowanych, żeby pomóc i dać na tą renowację jednak tego cmentarza. Myślisz, że warto właśnie w ten sposób wspierać remont tych nagrobków, renowację tych zapomnianych pomników? Sądzę, że tak, bo co jak co, ale Stradom to jest jednak historia naszego miasta. Warto to wspierać.